Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Tym razem pokażemy nasze najlepsze miejsce. W trakcie naszej długiej podróży przez Turcję mieliśmy dużo super miejsc, ale to zdecydowanie jest najlepsze miejsce nad morzem, jakie znaleźliśmy. Tutaj na dole są dwie przeurocze zatoczki. Tam jest taki mały parking i trochę samochodów poparkowanych wzdłuż drogi. My chcemy zostać tu na noc, tam na ten parking nie za bardzo możemy się wbić, więc postanowiliśmy się przyczaić tutaj. Tu jest taka ślepa uliczka, koniec drogi i tam będziemy sobie spać. Ale zanim rozbijemy tutaj obóz, najpierw musimy poczekać, żeby ten samochodzik się usunął, bo tutaj ktoś sobie zaparkował i tam się świetnie bawi na dole, no i super. Ale jak oni odjadą, no to wtedy będziemy mogli sobie tutaj na końcu drogi rozbić się. A tutaj mamy plantację bananów. Fajny chłodek. Przyjemnie. Będziemy się tutaj chować przed słońcem. Kwiat banana. W Azji robi się z tego też różnego rodzaju potrawy i rosną sobie małe bananki. One more, just in case. Okay, thank you so much. You're welcome, no problem. No, czekaliśmy tylko 4 godziny, zarąbiście. We'll be right back.
naprawdę, słuchajcie, najlepsza, najlepsza zatoczka, jaką kiedykolwiek widziałam. Droga na dół nie jest taka zła. No, trzeba patrzeć pod nogi, jest trochę stromo i są wystające kamienie. Ale to nic w porównaniu do tego, jak się idzie do góry. No. Wchodzenie pod górę to właśnie tak wygląda, właściwie tak brzmi. No, pod górkę to trochę ciężko. Pokażę Wam, o, jest parę takich trudnych kawałków. I no, najgorszy ten żar, co wali z nieba. Tak więc naprawdę można się zjajać. Jak przyjdziecie, to weźcie dobre, wygodne buty. Takie do chodzenia. Widzieliśmy parę osób w klapkach. Nie no, większość osób w klapkach. No to trochę niebezpiecznie. I duży zapas wody. I jak tu byliśmy 2 dni, to widzieliśmy 2 panic attacks. Osoby, które gdzieś tam w połowie dostały ataku paniki, że już dalej nie wejdą. I 3 osoby, można powiedzieć, z odwodnieniem przyleciały do nas pytać, czy mamy wodę. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, może chcecie wesprzeć nasz kanał. Można nas wesprzeć na wiele sposobów, zostawiając komentarz, udostępniając znajomym, subskrybując nasz kanał lub wesprzeć finansowo, za co będziemy super wdzięczni. W następnym odcinku pokażemy odkrywanie tureckich skarbów na własną rękę. Dla odmiany będą jaskinie i trekking.